Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z sklepu Rossmann, sklepu DM, z Karsztata, no i z Tyka Maxa. Jako pierwszy, który mam najmniej zakupów, pokażę ze sklepu Karsztat. To są takie dwa takie jajka niespodzianki dla dzieci. O, tutaj to jest takie baby, tutaj są, znaczy się te niemowlaki. I tutaj trzeba właśnie, jak rozpakuje się, to trzeba ten oczko przetrzeć. I wtedy wiadomo, jakie oczko będzie miało i ubranka. Tutaj każdy inne ubranko ma. Jeden w jednorożca, inny ma supermana, czy coś tam tego. Już Nacia jedną, dwie takie baby ma. Ale powiedziała, że chciałaby na urodzinki mieć jeszcze jedno takie baby. Więc kupiłam dwa. To jedno będzie na Wielkanoc. Dam takie jako jajko na Wielkanoc. A to drugie dam na urodzinki. O, super cena była, bo normalna cena to jest 12,99, 13 euro. No to tak drogo troszeczkę. Ale przecenione jest właśnie na 6,99. 7 euro to mówię, to mogę te dwa kupić. Naprawdę fajne są. Tutaj akurat chyba na Tasi, no o, takie jedno się trafiło. Coś takiego, ale naprawdę fajne są. Dla dzieci super. Mojej Naci się bardzo podobały te zabawki. Jest jeszcze do tego, to jest z Baby Born. Jest jeszcze w komplecie taki domek, domek smoczek. Była akurat w promocji za 34 euro, normalnie to jest 39, no ale troszeczkę ten. Wzięłam te dwa baby i naprawdę są fajne. Dla małych dzieci super. Moi Naci się bardzo podobają. Tym bardziej, że to są jak, to są takie niespodzianeczki, że nie wiesz, co w środku jest, jaka laleczka, jakie ubranko i tak dalej. To jest fajne. I też nie wiadomo, czy trafi na dziewczynkę, czy na chłopczyka. Już dwie dziewczynki ma princeskę, jeszcze jedną dziewczynkę. No i fajnie by było, jakby było do pary, no to żeby chociaż jeden chłopczyk jakiś się trafił. Ale Nacia by chciała mieć, ja nie wiem, on coś z urodzinami chciałaby trafić, ale to się okaże. Ale bardzo fajnie, że trafiła na princeskę z koroną. Z koroną, nie jednorożca, tylko princeskę z koroną. Jeden, no to bardzo fajne. Kolejny to jest, pokażę może ze sklepu Rossmann, bo tego też niewiele mam. Kupiłam takie mydełko Naturbox z awokado. Awokado i z tym olejem awokado. Naturbox, takie mydełko. Ono było po 2 euro. Zapach taki, no naturalny taki, jakby, nie wiem, delikatnie jakby pod ogórkowy. No ale jestem ciekawa właśnie tego mydełka. Muszę go wypróbować, przetestować, bo to jest jakaś nowość. To jest antyperspirant w kulce. Fenial. Antyperspirant w kulce. Ostatnio to ja miałam żel pod prysznic. Ale powiem wam szczerze, że to fenial to był mój pierwszy antyperspirant, który kupiłam za swoją wypłatę z praktyki. To jak miałam 16 lat, pamiętam, ten fenial miałam kupiony. I tak chciałam, mówię, a kupię, trochę wspomnień. Fajne. No. Ja już dawno w kulce nie miałam w ogóle antyperspirantu, zazwyczaj miałam spray i Dab. No, kolejne to kupiłam z Rossmanna takie woreczki do kanapek, do żywności, jak tam coś zapakować. Takie woreczki. I kupiłam z Rossmanna też... To jest taka, to jest zapach waniliowy i to jest edycja zimowa. O zapachu takim waniliowym. To jest edycja zimowa.
No, bardzo, mi bardzo ładnie pachnie. Knajp. Nie znam ogólnie tej firmy, tak nie kupywałam z tej firmy, z knajpa. Ale... bardzo ładnie pachnie. Dobra, z Rossmana to jest tyle. Przejdźmy teraz wtedy do TK Maxu. W TK Maxie kupiłam taką maseczkę za 6,99. To jest taki shake. Taki shake, maseczkę, tutaj właśnie z taką główką. Jakby taka główka baby. Nie wiem, no parę osób na necie polecało tą maseczkę, twierdziło, że jest bardzo dobra. Więc patrzałam właśnie w TK Maxie pierwszy raz, zobaczyłam tą maseczkę, mówię, a wezmę, spróbuję, czy naprawdę jest dobre, może zrobię, jeżeli zrobię może kolejny filmik z testem. Ja wiem, że już parę osób testowało, ale ja bym chciała jeszcze przetestować na swojej skórze, czy jest naprawdę taki dobry. Jak będzie taki naprawdę dobry, to kupię jeszcze raz, bo jeszcze tam parę sztuk zostało, to bym kupiła w poniedziałek. Ale ciekawa jestem tego szejka. Kolejna to jest taka maseczka za 5,99 z kolagenem. Też właśnie z TK Maxu. Ona jest właśnie z kolagenem. Już jedną miałam użytą, nawet fajna dosyć. Nawet dosyć fajna taka, a to jest taki... o, tu jest taka... taki jakby kisiel taki, takie, no nie wiem... jak to powiem... ale... fajna nawet dosyć. Już miałam ją raz ubraną, ale na niej właśnie jak się ją ubierze, to trzeba właśnie lepiej leżeć, bo na siedząco to ona schodzi. Ale fajna. No jeszcze jedna mi została, ale nie zauważyłam... nie zauważyłam jednego, bo w tej opakowaniu są trzy maseczki. A ja miałam tu tylko dwie, czyli ktoś jedną sobie po prostu wziął, wyciągnął. A ja tego nie zauważyłam. No, trudno. Moja strata. No i ostatnie to jest... nie, tutaj nigdzie nic. Aha. To jest za 24,99 euro. Do masażu z TK Maxu. Taki sprzęt do masażu. Ja praktycznie to kupiłam przed świętami. Taki mój prezent to był. Ale dopiero teraz pokazuję. Jeszcze nie używałam praktycznie. To tak leżało, ale muszę go zacząć używać. Tu jest w środku właśnie, tak? Tutaj przykryje się na taki magnesik, tu jest, a tu w środku taki jest. I to jest, wyciągnę. To jest z firmy, z firmy Timelis Beauty. Timelis Beauty. I to jest, tutaj ma właśnie na taką pokryweczkę, żeby, o tutaj tak. Na taką pokryweczkę i tutaj ma takie. Nie wiem, czy to właśnie na to, czy na to. Tutaj trzeba to zamknąć. Aha. I to jest na baterię. Tu już baterijkę miałam włożoną. To jest na baterię i tutaj tak można sobie masować. Wszystko masować. Żeby się skóra zrelaksowała i chyba tu najbardziej, bo się tutaj zawsze takie te dwie krechy robią. A to jest jak skóra jest spięta. Wtedy tak się robi. O, ale fajnie. Ciekawe, czy są jakieś efekty. Musiałabym trochę tego poużywać, bo to tak od razu nic nie jest. Ale ciekawe. Jeszcze bym się tu masowała pół godziny. No, ale fajne. Na masażu. Jestem ciekawa tego. Dobra. Czy po tym są jakieś efekty? Ale fajnie tak odpręża tą skórę. Dobra. I kolejne to jest z DM-u. Kupiłam właśnie na Tusi z Bysien
krem taki Zbysię, to jest... Lubię tą firmę Zbysię, ma fajne nawet, ładnie pachną niektóre te żele pod prysznic dla dzieci. Lubię tą firmę. Kolejny to jest z Balea. Taki żel do rąk. Mydełko do rąk z Balea. Też bardzo fajnie pachnie. Wow. No, też bardzo fajne. Z Balea. Takie coś. Kolejny to jest olejek taki z Lavera. Biot. Z Lavera Bio. Jeszcze z tej Lavera nic jeszcze nie kupowałam nigdy. Żadnych kosmetyków z tej firmy. No chyba może kiedyś, nie wiem. Nie kojarzę. Chciałam przetestować ten olejek z Bio. To jest właśnie na rano i na wieczór. Dwa razy dziennie. To właśnie jest taki ten olejeczek i go dwa razy dziennie trzeba stosować. Jestem ciekawa, przetestuję go. To jak będę miała swoich ulubieńców, to, to jeżeli będzie jako dobry produkt, no to go pokażę. Albo zrobię taki raz odcinek lipnych z tych produktów, które mi się nie sprawdziły, chociaż komuś może, nie? Każdy ma oczywiście inną skórę. Kupiłam też do kąpieli dla Natusi z Balea. Taką kostkę do kąpieli z Balea. Fajnie nawet pachnie. Tam jeszcze dwa różne tego były, ale jakoś tamte mi nie za bardzo. Kupiłam też z Ebelin do mycia twarzy taką szczoteczkę z Ebelin. Jestem ciekawa, czy ona się sprawdzi, ta szczoteczka. Napiszcie mi właśnie, czy już ktoś z Was miał taką szczoteczkę i czy się sprawdziła. Są też, ciekawa jestem tych elektrycznych takich do mycia, co można ustawić tam różne programy. Z tamtego jeszcze nie miałam. Miałam też takie zwykłe z Primarka, ale tamto to takie. No i kolejne też do masażu. Jezu, to jakoś ostatnio dużo takich do masażu twarzy, nie? Z Ebelina kupiłam. To jest taki, o, taki do masażu z Ebelina. Ale tutaj nie pamiętam ceny. Nie wiem, gdzie zapodziałam tą paragon. Jestem ciekawa tego tutaj, taki fajny dosyć z Ebelina. Ale ciekawa jest. Ła, jakie zimne. Ale fajne, ciekawe. Dobra. Kolejne, ostatnie to są... A nie, jeszcze tutaj jest do kąpieli z Bysien dla Natusi, bo ona uwielbia takie właśnie żele w tych opakowaniach pojedynczych. Za często ich nie kupuję, bo też nie są za tanie, nie? Koło 1 euro takie jedno coś, gdzie żel kosztuje cały ten. No, ale raz na jakiś czas mogę kupić. Sobie też czasami takie coś kupuję, więc na ci też czasami mogę. Pod oczy taki ochładzający z hialuronem i właśnie tutaj kokos wasy, kokos z kokosem, algi i właśnie takie ochładzające niby pod oczy maseczka z Balea. Taka maseczka z Balea. Jestem ciekawa. Tutaj mam intensywnie nawilżającą i też z hialuronem do każdego rodzaju skóry, też z Balea taka maseczka i to jest limitowana edycja. Właśnie intensywnie nawilża ta maseczka i z hialuronem jest właśnie, no, z hialuronem i do każdego rodzaju skóry. I to jest maseczka w... Taka indianina, znaczy się nie indianina, tego pingwina takiego. O. Takiego pingwina przypominająca. I limitowana edycja, to ciekawa jestem. I tu jeszcze kupiłam... Wow.
Aha, tu są dwa takie opakowania, tu jest jedno i tu jest drugie, tu jest maseczka, a tu jest serum. Tu się serum właśnie znajduje. I to jest maseczka z hialuronem i z witaminą C do każdego rodzaju skóry. To jest właśnie też z Balea. Też jest z Balea, właśnie z firmy Balea. Jeszcze tego wcześniej nie widziałam. Powiem, że to jest, nie wiem, dla mnie taka nowość. Z witaminką C i z tym hialuronem. No i serum. Tutaj ten malutki serum, takie, taki mały. Jestem ciekawa tego. No, już dawno nie kupowałam żadnych maseczek. Wcześniej kupowałam z tego, z Garniera, ale jakoś z tej firmy powiem wam, że no pierwszy dzień jak ja tą maseczkę nałożyłam, fajnie odświeżyło mi i tak dalej, ale na drugi dzień mi tak, tak po tej maseczce miałam tą skórę wysuszoną, podrażnioną, tak skórek pełno miałam, no strasznie, a ja to tak, no nie wiem, miałam taki dzień, że no parę tych miałam maseczek użytych tak po dniu, bo mówię, Jezus, tak mam suchą skórę, to na drugi dzień znowuż tą maseczkę wzięłam z Garniera. Ale to był mój błąd, strasznie, strasznie podrażnił mi skórę tamta maseczka. Nie wiem, bynajmniej nie dla mnie. Ona tak miała skórę, że no peeling musiałam robić, żeby tych skórek tak nie było. Bo co pokremowałam, to tak te skórki były strasznie. No więc ja już na pewno z Garniera żadnych masek sobie nie kupię, no bo no nie na moją skórę. Nie wiem jak do innych rodzajów skóry jest, ale na moją skórę to maseczka z Garniera raczej nie. I pierwszy dzień jest ok, fajnie, taka nawilżona, jestem zadowolona. Ale na drugi dzień mam strasznie wysuszoną i podrażę taką, no, niefajną. Że musiałabym jeszcze raz powtarzać tą maseczkę i powtarzać i to tylko zniszczyłoby mi tak naprawdę cel. Dobra. Nie będę przedłużała, mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i życzę wam miłego weekendu. U mnie jest taka piękna pogoda, normalnie wiosna. Co idę, ja ostatnio z Natusią mówię, kurczę, tu kwiatki rosną. Ja mówię, no dosłownie to jest wiosna. Nacia się cieszy, ja mówię, no jo, ale to jest dopiero luty. No trudno, mamy szybciej wiosnę. Dobra, życzę wam miłego dnia, no i do usłyszenia, do następnego, pa!